Tym razem pomnożymy 16 razy 27. Zrobimy to używając sposobu zwanego modelem powierzchniowym. Sednem modelu powierzchniowego jest zrozumienie, co tak naprawdę dzieje się podczas mnożenia. 16 możemy dosłownie przedstawić jako 10 dodać 6. Ta jedynka stoi na miejscu dziesiątek, czyli reprezentuje jedną dziesiątkę. Możemy zapisać 10 dodać 6. Odmierzymy odcinek.

Niebieski, dodać zielony. Niebieski to 10, zielony to 6. Dziesiątka pochodzi od tej jedynki, bo to rzeczywiście 1, ale 1 na miejscu dziesiątek. Jedna dziesiątka. To 6 stoi na pozycji jedności, więc oznacza 6 jednostek. Zwyczajne 6. Teraz rozpracujemy 27. Wiemy, że dwójka na miejscu dziesiątek oznacza 20. No to odliczamy do 20. 1, 2, 3, 4, 5.

Czyli od tego końca doliczymy jeszcze w dół 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeżeli spojrzymy teraz na te dwie liczby, 16 w poziomie i 27 w pionie, to wynikiem tego mnożenia będzie pole prostokąta o bokach 16 na 27. Narysujmy to. Szerokość prostokąta 16. Tu narysujemy sobie pionową linię, wysokość tego prostokąta, czyli długość od tej linii, którą rysuję, to wysokość prostokąta, czyli ona ma długość 27. Te dwie tutaj są takiej samej długości. Pole powierzchni tego prostokąta wynosi 16 razy 27 to całe pole. To, co możemy zrobić dla lepszego zrozumienia tego zjawiska, to podzielić całe to pole na mniejsze kawałki. I zobaczymy wtedy, które części prostokąta odpowiadają którym wynikom których części całego tego mnożenia. Na przykład możemy się zastanowić, co ta dziesiątka. Oddzielimy ją sobie od reszty. Ta sekcja ma szerokość 10. Możemy też od razu podzielić prostokąt poziomą linią na tej wysokości. Możemy teraz obliczyć pole powierzchni każdego z tych czterech kawałków, a potem pole powierzchni całego prostokąta, które będzie równe 16 razy 27. Jest ono też sumą pól powierzchni tych czterech mniejszych prostokątów. No to liczymy po kolei. Pole powierzchni tego kawałka to będzie 10 razy 20, czyli 200. Można to policzyć mnożąc 2 razy 1 i potem dopisać 2 zera, albo można w pamięci pomnożyć tę 20 razy 10, czyli dopisać do niej 0, albo po prostu wiecie, bo pamiętacie, że 20 razy 10 to 200. 20 razy 10 równa się 200. Zakreskujemy sobie ten prostokąt obydwoma kolorami tych dwóch liczb, dziesiątki i dwudziestki, żeby wszystko było jasne i oczywiste. No dobra, ile to jest 20? Razy 6. 2 razy 6 to 12 i to 0 tutaj, czyli to pole to 120 i kolory tak samo 26. Jakie będzie pole powierzchni tego kawałka? Ma wysokość 7 i szerokość 10, czyli pole jego powierzchni to 7 razy 10, czyli 70, czyli tu mamy powierzchnię 70 jednostek kwadratowych. Pokolorujmy według tych samych zasad. 7 dziesiątka. I został nam ten mały narożnik. Ma wysokość 7 i szerokość 6, czyli będzie miał powierzchnię równą 7 razy 6, czyli 42 jednostki kwadratowe. No to teraz, jakie jest pole powierzchni całego tego prostokąta? To będzie 200, dodać 120, dodać 70, dodać 42. Dodajemy całość. Dwójka na pozycji jedności. Dwie dziesiątki. Dodać siedem dziesiątek. Razem dziewięć dziesiątek. Dodać cztery dziesiątki. To razem trzynaście dziesiątek. Czyli trzy dziesiątki i jedna setka. Razem cztery setki. Czyli razem 432. Czyli 16 razy 27 to równa się 432. No, i możecie sobie pomyśleć, po co w ogóle wszystkim tym się zajmujemy. Widzieliśmy przecież wcześniej, że jeżeli zapiszemy tradycyjnie 16 razy 27, umiemy mnożyć pisemnie. No to sprawdźmy teraz, co ma jedno z drugim wspólnego. 7 razy 6, 42, zapisujemy dwójkę, przenosimy czwórkę do rzędu dziesiątek, bo to czwórka oznaczająca 40, ale to, co właśnie zrobiliśmy, to obliczyliśmy to. Teraz, kiedy mnożymy 7 razy 1, tak naprawdę mnożymy 7 razy 10, potem dodajemy czwórkę, te z 42, czyli 7 razy ta jedynka, obliczyliśmy właśnie pole tej powierzchni 70. Kiedy potem dodajemy tę czwórkę i zapisujemy wynik tutaj, to generalnie dodajemy te dwie powierzchnie, bo razem w tym etapie mnożymy 7 razy 16 i w wyniku otrzymujemy sumę tych dwóch pól. No to policzmy to do końca. 7 razy 1 równa się 7, dodać 4 równa się 11, razem 112. No i mamy to samo co tutaj. Ta cała powierzchnia to razem 112. 7 razy 1, czyli 10, to 70, i 7 razy 6 to 42. Teraz przechodzimy do miejsca dziesiątek. Mnożymy górną liczbę razy 2, a wynik zapisujemy od tego miejsca w lewo. Dlaczego od tego miejsca w lewo? Bo to jest kolumna dziesiątek i ta dwójka reprezentuje dwie dziesiątki. I kiedy mnożymy 6 razy tę dwójkę, to jeżeli zapisalibyśmy 12 tu od prawej, to nie byłoby dobrze. 4 możemy sobie skreślić, 2 razy 6 równa się 12. Zwykle piszemy 2 tutaj i jedynkę przenosimy, ale zauważcie, że jeżeli przyjrzymy się dokładniej, to 20 razy 6 równa się 120. Właśnie obliczyliśmy to, 120. A zaraz potem, jeżeli pomnożymy 20 razy 10, co daje nam w wyniku 200, ale tu jeszcze mamy jedną setkę z przeniesienia ze 120, czyli razem jest 300. To co właśnie zrobiliśmy, pomnożyliśmy 2 razy 16. Właśnie obliczyliśmy pole tej całej powierzchni tych dwóch kawałków. 2 razy 6 to było to 120. Potem 20 razy 10 i otrzymaliśmy to 200. Kiedy mnożyliśmy 20 razy 6, przenieśliśmy to 1 do kolumny setek, a na koniec dodaliśmy wszystko razem i otrzymaliśmy w wyniku 320. Teraz dodajemy i otrzymujemy całą powierzchnię. Dolny prostokąt, dodać górny prostokąt. Ta liczba, dodać ta liczba i otrzymamy 2 dodać 0 równa się 2, 1 dodać 2 równa się 3.